Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale FOPREMIER. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek, na który Was serdecznie zapraszam, będzie odcinkiem o perfumach arabskich, a mianowicie takich, które są wybierane przez moje klientki w mojej perfumerii i najczęściej właśnie ci międzynarodowi klienci z Middle East je wybierają. Na pomysł wpadłam dzięki mojej tutaj jednej z komentatorek, która właśnie, wiedząc, że pracuje w perfumerii, poddała mi taki temat pod jakby rozważenie. No i dzisiaj przychodzę właśnie z tym tematem, także koniecznie Was zapraszam. Właśnie w intro. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony perfumom takim bardzo esencjonalnym, bardzo orientalnym, albo właśnie takim, które wybierane są przez Middle East Customers, czyli klientów tutaj arabskich. I słuchajcie, niekoniecznie będą to bardzo, bardzo mocne perfumy, ale takie, które są na tyle charakterystyczne i naprawdę biją rekordy popularności, jeśli chodzi o sprzedaż. Ja sobie zrobiłam tu taką listę, jest ich ponad 8, między innymi będę też wspominać o Estee Lauder, bo oni bardzo lubią pewne tutaj specjalne kolekcje i o nich właśnie wspomnę. Niestety tych perfum nie będę miała ze sobą, gdyż ja nie gustuję w niektórych perfumach arabskich, one są dla mnie za mocne, za esencjonalne, ale chciałabym Wam pokazać tutaj takie spojrzenie właśnie z drugiej strony lady, czyli tam, gdzie ja właśnie sprzedaję i które perfumy są najczęściej odwiedzane. Mam nadzieję, że spodoba Wam się taki typ też odcinka, bo rozszerza też horyzonty i pokazuje pewne niszowe perfumy, które ja Wam powiem, pewnie bym nigdy na nie nie zwróciła uwagi. A więc zaczynam. Tak jak wspomniałam Wam tu jeszcze, bo nie dodałam, te perfumy będę omawiała, ale ja ich wszystkich fizycznie nie mam, więc tutaj w tym magicznym moim ekraniku będziecie widzieć właśnie te perfumy, jak te butelki wyglądają. Zaczynam tutaj z takimi bardzo nietypowymi perfumami, a mianowicie może one nie są nietypowe, ale słuchajcie, były lansowane dość dawno temu, w 1969 roku. One są takie trochę hipisowskie z pochodzenia. Chodzi mi o to, że wtedy jakby Alicia Ashley lansowała pierwszy swój produkt, zaczynała właśnie od esencjonalnego olejku, a skończyła na pięknym zapachu, który nazywa się Musk. A mowa tu właśnie o zapachu, perfumach Musk by Alicia Ashley. Słuchajcie, główne nuty, które tam są, jest to bergamotka, yang yang, jest jaśmin, jest róża, jest przepiękne geranium, ale głównie góruje tutaj piżmo i słuchajcie, irys. One są bardzo pudrowe, jest też taki zapach muchu, jak gdyby. Słyszałam, że jest to zapach unisex, czyli w zasadzie na opakowaniu są te znaczki właśnie, że to jest dla kobiet i dla mężczyzn. Bardzo bym powiedziała seksowne, bardzo ciepłe, bardzo pudrowe i bardzo oryginalne, jeśli chodzi, one mi się kojarzą typowo z piżmem. Jeśli mówimy tu o dobrej jakości piżmie, o takich perfumach, które są właśnie nasycone tym piżmem, ja bym tu zaraz miała na myśli Musk by Alicia Ashley. I ja sobie tak czytam, jak powstały te perfumy, jaki jest taka główna kwintesencja tych perfum. Ona głównie chciała tu uchwycić taką jakby aurę seksualności, gdzie łączy się to też z zabawą, ale też z takimi sytuacjami, które są jakby na krawędzi. A ja powiem Wam, wąchając ten zapach, a wiem, że cieszę się niesamowitą pomoralnością i on jest na mojej wishlist. Ja mam nadzieję, że go dostanę. On nie jest wcale drogi, słuchajcie, ale jest niezwykle esencjonalny i nietypowy. Wcale mi nie przychodzi do głowy, że mówi o takim niebezpieczeństwie albo zabawie na pograniczu niebezpieczeństwa, ale koniecznie, jeśli możecie, spróbujcie. Nawet zamawiając próbkę, jest przepiękny, jest pudrowy, piżmowy i niezwykle, bym powiedziała, przyciągający.
Także wszystkie takie moje arabskie klientki kupują je na gminie, tym bardziej, że ja pamiętam, że kosztują one około 39 funtów, więc nie jest to wcale tak dużo. Następnym zapachem, słuchajcie, który dla mnie jest taki nietypowy i chyba bym go nigdy nie kupiła, ale zauważyłam, że cieszy się niesamowitą popularnością, jest zapach taki niszowy, który się nazywa Ambergris, to jest Eau de Parfum. Ja Wam pokażę piękną, złocistą butelkę. Oczywiście tutaj w górnym rogu pokażę Wam, jak wyglądają te perfumy. Jest to marka z Monte Carlo, słuchajcie, próbuje odzwierciedlić perfumy inspirowane właśnie tutaj ich podróżami, a więc rodziną, która to stworzyła te perfumy, z tego co pamiętam. One są bardzo autentyczne, bym powiedziała, takie wyszlifowane, takie bardzo nietypowe i bardzo intrygujące. One kupują te perfumy, mówię tu o moich klientach arabskich, w ilościach niesamowitych. One po prostu je zawierają ze sobą do siebie, ale główne nuty, kochani, już Wam tu mówię, jest tutaj lambdanum, jest wanilia, jest piżmo, jest geranium iris. Jest to taka kolekcja właśnie złocista. Ja sobie jeszcze też sprawdzę dokładnie kiedy. Ona była lansowana w 2012. Jest niesamowicie ciepła, taka właśnie spicy, zaostrzona, taka z pazurem. Też troszeczkę bardzo piżmowa, ale jednocześnie pudrowo-waniliowa, bardzo aromatyczna. I jakby tu Wam powiedzieć, jest to zapach bardzo, bardzo uwodzący, ale jednocześnie bardzo taki esencjonalny i ostry. Te buteleczki są przepiękne, oczywiście to nie są jedyne perfumy właśnie z Paris Monte Carlo, jest ich bardzo dużo, ale te jakby wybijają się jakby naprzód, one naprawdę są rozkupywane, ja niestety nie mogłabym je używać, dla mnie są za bardzo takie esencjonalne, ostre i dominujące. Ale oczywiście zwolenniki takich ostrzejszych, orientalnych nut, czemu nie? Myślę, że warto zwrócić uwagę generalnie na całą markę. Zapachem, który jest dla mnie takim zaskoczeniem, bo ja dopiero niedawno zwróciłam na niego uwagę, ale one o niego pytają i kupują nagminnie, to jest Ombre Rose, jeśli dobrze czytam, Jean Charles Brosseau. To jest taki zapach bardzo kwiatowy, słuchajcie, bardzo oryginalny, pudrowy, taki trochę vintage, bym powiedziała, z roku 1981. Głównymi nutami, słuchajcie, to jest brazylijska róża, są też aldehydy, jest piękna brzoskwinia z geranium, róża, jest tutaj korzeń orisu, to jest taki bardziej chyba spicy i ostrzejszy składnik, muszę go dokładnie sprawdzić. Drzewo sandałowe, yang yang, oczywiście przepiękny vetiver, piżmo, iris, heliotrop. Także mnóstwo, mnóstwo tutaj jakby składników. Ogólnie jest on takim zapachem kombinowanym drzewnym, waniliowym, trochę słodkim i pudrowym. Spotkałam się tu też z opiniami, że on jest trochę taki, z taką starością, dlatego użyłam tutaj bezpiecznego słowa vintage. To jest taka formulacja bardzo, bardzo właśnie starsza, ale generalnie jest przepiękna, jest bardzo uwodzący. Można by powiedzieć, że można po powąchaniu być obses i na przykład jest to taki zapach, który chcecie mieć. Przepięknie pachnie, słuchajcie, i trochę podobny jest do tych pudrowych nut meteorytowych i La Instance Magic od Guerlain. Zachęcam Was do przyjrzenia się, bo jest niezwykle przepiękny, kwiatowo-pudrowy, bym powiedziała taki ponadczasowy, ale jak ktoś lubi takie właśnie starocie vintage, to koniecznie mu się przyjrzeć. Taką właśnie perfumeryjną, uwielbianą. Teraz już przejdziemy do Estee Lauder, słuchajcie, do takich nietypowych zapachów. To jest Azure by Estee Lauder, to jest bardzo szyprowy, bardzo mocny zapach, lansowany bardzo dawno temu, w 1969. Nosem tu był Bernard Chant,
jak dobrze czytam, Chant. I to są perfumy aldehydowe z bergamotką, słuchajcie, z artemizją, przepięknym kwiatem, z bazylią, gardenią, yang yang. Jest taki skórzany jakby gdzieś tam akcent też. Jest oczywiście piżmo, jest bursztyn, jest znowu ten drzewny akord korzenia oris. I oczywiście róża, słuchajcie, one są inspirowane francuską Rivierą, gdzie pani Estée Lauder, czyli Estée, zawsze cieszyła się życiem i spędzała wakacje. No i to ją natchnęło do właśnie jakby odzwierciedlenia tej pamięci, odzwierciedlenia właśnie tych obrazów tam z tych wakacji. I powiem Wam, ten zapach przyciąga masę Arabek, one uwielbiają na samo słowo azur, one wiedzą, że to jest zapach, którego one potrzebują, poszukują, niezwykle esencjonalny, słuchajcie, on jest strasznie mocny, ja bym nie mogła go używać, ja po prostu psikam go tyle razy na dzień, że czasem, powiem Wam, go mam dość, bo jest bardzo ostry, ale rzeczywiście jest przepiękny. To są takie prawdziwe, stare perfumy, też bym powiedziała a la vintage, które wchodzą w skład specjalnej kolekcji. One mają inną buteleczkę, ja Wam też tu postaram się załączyć, jak wygląda ta nowoczesna buteleczka, bo kiedyś była zupełnie inna. A i w skład tej kolekcji wchodzi kilka zapachów, m.in. Alliage, Intuition czy Signature Estée Lauder zapach. Ale ten właśnie się tak najbardziej wybija, także jeżeli lubicie takie vintage w przepięknych buteleczkach, to serdecznie Was zapraszam do spróbowania. Zapachem jest bardzo ciekawe perfumy, słuchajcie, które były tylko zarezerwowane dla pani Estée Lauder, dla Miss Estée Lauder. Ona tylko miała w swojej kolekcji tylko i wyłącznie ten zapach dla siebie, a mianowicie mówimy o perfumach Signature Scent Estée Lauder Private Collection z 1973 roku. Słuchajcie, one są taką kwintesencją świeżości, kwiatowej świeżości, z typowymi nutami jak tutaj wiciokrzew, jaśmin, cytrusowe nuty, jest kwiat pomarańczy, yang yang, koriander, patchouli i drzewo sandałowe. Przepiękna buteleczka, ja też Wam tu pokażę, chociaż nie wiem, czy widzicie. Te perfumy ciężko dostać, tą kolekcję ciężko dostać. Ona jest tylko dostępna w niektórych perfumeriach, nie wszędzie, słuchajcie. Nie kosztuje dużo, bo chyba 56 funtów, z tego pamiętam, u mnie jest zawsze rozkupiona. Klienci tu Middle East, klienci bardzo kochają ten zapach i każdy chce mieć w swojej kolekcji. One cieszą się, tak jak powiedziałam, wielkim uznaniem. Jest to zapach bardzo klasyczny, też taki vintage, też taki, bym powiedziała, starej daty, ale przepiękny, podkreślający właśnie bardzo kobiecy, taką charyzmę i dając nam poczucie takiego bezpieczeństwa, ale takiej klasyki. Także serdecznie raz zapraszam, żebyście go sobie sprawdzili. Zapachem, słuchajcie, który ja mam w swojej kolekcji, który jest uwielbiany i jest takim bestsellerem, to jest z luksusowej kolekcji Erin Amber Musk, z piękną wodą kokosową, z bursztynem, z piżmem. Słuchajcie, niezwykle ciepły, oszałamiający zapach, właśnie taki na teraz, kiedy jest zimnie, taki kaszmirowy szal, taki swojski, bym powiedziała, ale bardzo ekskluzywny i pełen charyzmy. Słuchajcie, to jest zapach, który ma też wersję La Or, czyli taką złocistą butelkę. One lubią też takie kwintesencje w złocistych opakowaniach i też chętnie go kupują. I następnym zapachem z tej samej kolekcji, z inną buteleczką, z takim fioletowym koreczkiem, słuchajcie, ja Wam też tutaj pokażę w rogu, to jest Erin, kolejny zapach, który uwielbiany jest przez nich, Evening Rose, też jest w wersji La Or w złocistej butelce. On powstał, słuchajcie, w 2013, jest częścią kolekcji właśnie Erin, jest bardzo ciepły, orientalny, ostry, ze specjalnym odmianą róży Centifolia. I powiem Wam, że jest niesamowicie mocny,
Jest też tam róża bułgarska, jak sobie tak czytam, ale jak go spryskacie, on daje poczucie takiego ciepła, takiej właśnie wykwintności, specjalności, jakby charyzmy, ale jest bardzo orientalnym, typowo orientalnym zapachem, który jest mega długotrwały, także jak lubicie właśnie takie ostrzejsze zapachy i jesteście zwolennikami różanek, także też serdecznie zapraszam, żebyście go sobie wyniósł. Zapachem, chociaż jest ich pewnie więcej, jest zapach Youth Dew. Totalna starość z Estée Lauder z 1953 roku, kiedy Estée Lauder lansowała te perfumy, słuchajcie, nie mogła się przecisnąć i jakby przebić z tym zapachem, bo zapachy były zdominowane przez mężczyzn, oni lansowali je dla kobiet. No i tak się stało, że chcąc otworzyć swój butik we Francji, po prostu specjalnie upuściła te perfumy, słuchajcie, w zasadzie olejek esencjonalny, a że niby jest taka niezgrabna i po prostu jej wypadły. I ten aromat, gdy się rozszedł po sali, słuchajcie, zwrócił uwagę wszystkich tam osób dookoła, no i każdy go chciał mieć. I tak powstała taka storytelling, czyli taka trochę bajka, a trochę oparta na autentycznych tutaj wspomnieniach Estée Lauder i jej dzieci. Tak lansowana została wersja Youth Dew. Ona później była dostępna wszędzie, ale słuchajcie, są to bardzo eteryczne, ale też korzenne perfumy, aldehydowe, bardzo ostre, bym powiedziała, z cynamonem, z różą, yang-yang, jaśminem. Jest też kasus, taki balsamiczny, balsamiczna nuta, vetiver, wanilia i bursztyn. One są bardzo pięknie opakowane. Jest to ta buteleczka, ja Wam pokażę też tutaj w górnym rogu. Taka jakby baletnica, kształt tutaj kobiecej sylwetki z taką piękną kokardą. Są to perfumy vintage, nie każdy może je nosić. Na pewno pamiętają nasze mamy, nasze babcie, one uwielbiały ten zapach. I powiem Wam, że to są typowe arabskie te zapachy, one są bardzo lubiane, rozkupywane przez moje klientki i chętnie jakby zaopatrują się w kolejną dawkę tej esencji, vintage esencji. Powiem Wam, że ja nie mogę ich używać, dla mnie one są za ostre i totalnie nie w moim charakterze i nie są to perfumy, po które bym sięgnęła, ale sama buteleczka, same podanie, sam nawet dodatkowa, jak do kolekcji dodają właśnie balsam, perfumowany balsam, czy na przykład też jest puder, jest przepięknie podany, z taką kokardką, wygląda to prześlicznie i jest bardzo chętnie kupowany właśnie na święta. Pewnie większość z Was pamięta ten zapach albo nieraz niuchnęła, a jeśli nie, to zachęcam Was do zapoznania się z nimi również. W tym odcinku, kochani moi, to by było na tyle. A jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami mojego kanału, serdecznie Was zapraszam do tego. Koniecznie wciśnijcie ten guzik subskrybuj, lajkuj i oczywiście zostawiajcie te przepiękne komentarze, na które ja zawsze liczę i chętnie czytam. Ja wiem, że jestem trochę zajęta i nie zawsze odpowiadam, ale staram się na pewno zawsze odpowiedzieć w końcu. Także jak macie jakieś zapytania, to zostawcie też w komentarzu. Zapraszam Was do kolejnego odcinka. Jeśli nie oglądaliście jakichś starych, to też koniecznie otwórzcie i zobaczymy się w następnym odcinku już wkrótce. Pa, pa!